Cześć, cześć, Sylwek z tej strony, Lara Croft Poland. Słuchajcie, tym razem chciałbym wam zaprezentować komiks o nazwie Kingdom Come, Przyjdź Królestwo. Jest to bardzo, bardzo ciekawy komiks. Chciałoby się powiedzieć, że wybitny komiks, komiks, który powinien być jednym z najistotniejszych komiksów w serii DC i być może taki jest. Być może istnieje grupa ludzi, która ten komiks uznaje za najważniejsze, najwybitniejsze dzieło. Ja przynajmniej patrząc na ten komiks i po jego przeczytaniu twierdzę, że on powstawał właśnie z taką myślą, aby wieńczył wielką historię związaną z superbohaterami DC Comics. Mamy Przyjdź Królestwo. Słuchajcie, książka jest w serii Deluxe. Ja już prezentowałem jedną z takich książek, czyli mamy tutaj okładkę, którą można bez problemu ściągnąć. I mamy twardą oprawę, bardzo ekskluzywną, czarną, wytłoczone napisy DC Deluxe. Kingdom Come, Przyjdź Królestwo. Sama obwoluta, ona też prezentuje się bardzo ładnie. Ilustracje, no, są tutaj, jak sami widzicie, też pierwsza klasa. Hasło, laureat 5 nagród, też o czymś świadczy, też informuje, że mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo poważnym, z bardzo ważnym przede wszystkim. Słuchajcie, skupię się na tym, co tutaj jest napisane. Nie będę komentować za bardzo tego komiksu, po prostu tylko się chciałbym jemu przyjrzeć. Przenosimy się w niezbyt odległą przyszłość, w której superbohaterowie są wszechobecni, ale brakuje im bohaterstwa. Wszyscy członkowie Ligi Sprawiedliwości po pełnieniu swojej służby idą na emeryturę. Nowe pokolenie superbohaterów trochę inaczej podchodzi do swoich zadań, przez co ludzkość jest na pograniczu znowu wielkiego, wielkiego kryzysu i nasi znani bohaterowie muszą ponownie stawić czoło. Przejdźmy do środka. Przede wszystkim ilustracje. Słuchajcie, ilustracje są... No właśnie, jakie one są? Powiem wam, że są zwolennicy i przeciwnicy tego typu rysowania, ponieważ postacie, które tutaj są pokazane, one wyglądają bardzo realistycznie. To jest bardzo specyficzny sposób rysowania. Który nie każdemu może przypaść do gustu, natomiast dla mnie on mnie się podoba, ale ja wiem, że on jest, wiecie co, znaczy on mi się kojarzy z taką gazetką Strażnica Świadków Jehowy, gdzie postacie są właśnie pokazane w taki bardzo realistyczny sposób. Odnosi się wrażenie, że albo to jest po prostu zdjęcie odpowiednie i nałożony został filtr na to, albo niesamowicie, no, tak bardzo, bardzo realistycznie te postacie zostały stworzone. To ma swoich zwolenników, raczej to inaczej, to ma swój charakter. I słuchajcie, ja podejrzewam, patrzcie, to właśnie to jest to. To jest tak niesamowicie zrobione, to ma być stylizowane na Biblię, ponieważ od początku do końca ma się wrażenie, że historia jest związana z Nowym Testamentem, z Apokalipsą Świętego Jana. Historia apokaliptyczna, koniec świata związany z bohaterami, superbohaterami. Postacie, które tutaj są, one mają za zadanie stoczyć bój ze sobą. Młode pokolenie ze starszym pokoleniem. Pojawiają się tutaj, przede wszystkim tak, narracja jest dosyć ciekawa, ponieważ
pojawia się pewna postać, pastor, który poznaje problem dzięki jakiejś dziwnej postaci w szacie. Ta postać w szacie, też później będziemy się dowiadywać, kim ona jest, ale ta postać pokazuje pastorowi sam problem, który niestety narasta i który zmierza ku nieszczęśliwemu końcowi. I postać tego staruszka, ona ma zmienić przebieg wydarzeń. Czy to jemu się uda, czy nie, to pozostawię bez odpowiedzi. Natomiast wszystko jest zrobione w taki bardzo wysoki, patetyczny sposób. Sposób mówienia, sposób pokazywania tej historii. On jest podniosły. Nieuchronna, współczesna historia apokalipsy zbliża się. Kłócą się bohaterowie, superbohaterowie ze sobą. Grupa musi się zjednoczyć, aby przezwyciężyć, uniknąć tego nieuchronnego końca świata. Patrzcie, jak Superman wygląda. Superman to już jest starszy człowiek, po 60, tak sądzę, z siwizną na głowie i ratuje świat. Tutaj nasz bohater, narrator, obserwator patrzy i się dziwi, co się tutaj dzieje. Piękne. Moim zdaniem jest to bardzo oryginalne. Jak wspomniałem wcześniej, słuchajcie, są zwolennicy i są przeciwnicy. Jeżeli miałbym wyrazić zdanie, ja wolę jednak tę kreskę taką komiksową, o których mówiłem, w przypadku Harleen, w przypadku Ich Mroczne Plany. Ona bardziej do mnie trafia, ale myślę, że ona trafia bardziej do ogółu. To ma być takie w sumie deluxe i to jest deluxe. Widać, że zrobiono tutaj wszystko przez autorów, scenariusza, ilustratorów, aby to w ciekawy sposób wieńczyło historię Ligi Sprawiedliwości. Tutaj patrzcie na Batmana, jak Batman wygląda. Batman to też już jest staruszek. Jest tutaj właśnie taki zaskakujący element, że mamy do czynienia ze znanymi, ulubionymi bohaterami, ale oni już są emerytami. A ktoś może powiedzieć halo, dlaczego na przykład? Patrzcie na samego Jokera. Jak tutaj Joker wygląda? Słuchajcie, Joker też już jest staruszkiem. I to jest właśnie to. To jest ten element, który bardzo zaskakuje i przyciąga uwagę. Gdzie znamy znani i lubiani bohaterowie i złoczyńcy są już osobami w podeszłym wieku. Nie będę wertować wszystkiego i tak dużo pokazałem. Słuchajcie, historia jest... O właśnie, tutaj chociażby, dlaczego Wonder Woman wygląda cały czas młodo? Zostawię pytanie bez odpowiedzi. To będzie zagadka. Polecam ten komiks. Jeżeli ktoś lubi taki styl rysunku, ktoś, kto jest ciekawy, jak potoczyły się w pewnej wizji losy superbohaterów, to jest dla nich. Słuchajcie, komiks ten, to jest ciekawe, składa się tak naprawdę z dwóch części. Patrzcie, tyle jest komiksu, a tyle jest dodatków. To jest bardzo fajne i ewidentnie mocno mnie to zaskoczyło, że komiks gruby, ale jednak
No, spora część to są dodatki. Słuchajcie, dlaczego ja jeszcze mówię, że to jest na zasadzie jednak Biblii? Ponieważ tutaj mamy apokryfy. W ogóle to wszystko jest, jeszcze raz wspomnę, napisane, jakbyśmy poznawali fragment Biblii. Apokryfy to też inaczej pewne rozdziały Biblii, które no nie są, nie wchodzą w część oficjalną. Więc apokryfy w tym momencie to są encyklopedyczne notki o bohaterach. Tutaj mamy ilustracje wyjaśnione, kim te postaci są. Dalej, to mi się podoba. Rozmowy. Mark Waid ujawnia swoje tajemnice. Czyli mamy rozmowę, wywiad z autorem z 1997 roku. Ikony. Tutaj z kolei mamy charakterystyki wszystkich bohaterów, którzy pojawiają się w naszym komiksie. Co jest ciekawe, właśnie dziadek, który się pojawia, który jest narratorem, to jest Norman McKay i jest to postać, wizerunek ojca, twórcy tego komiksu. Postać, z którą rozmawiał ten staruszek, to jest Spectre. I mamy tutaj informacje o tych postaciach. Następnie, kto wchodzi w skład ligi. I to też mi się bardzo podoba. Mamy po kolei wszystkich. Wygląd, jakieś ważne informacje o tej postaci możemy właśnie tutaj w tym tekście znaleźć. Co na uwagę zasługuje, to też właśnie ta ilustracja. Pięknie to wygląda. To są w sumie szkicownik, to są szkice Supermana. Na takiej samej zasadzie za chwilę dowiecie się o następnych postaciach. Wonder Woman. No to jest to. To jest właśnie to, co ja lubię w tym komiksie. Nie będę mówił, o co chodzi z tą cichą kawalerią. Mamy taki podział. Tutaj mamy ligę, tu mamy cichą kawalerię. To zostawię wam do zapoznania się. I w tej cichej kawalerii mamy Batmana. Widzicie, jak tutaj Batman wygląda? Z kostiumem. Bardzo dużo ciekawostek, bardzo fajnych rzeczy tutaj jest. Fenomenalne to jest. Front Wyzwolenia Ludzkości. Patrzcie, gdzie jest Front Wyzwolenia Ludzkości? Kto tutaj się znajduje? Wszystkich doskonale znamy. Patrzcie też, jak oni wyglądają. Inni bohaterowie. To jest bardzo fajne, słuchajcie, Klucze do Królestwa, już wiem, o co chodzi. Tutaj, słuchajcie, mamy podane szczegóły, które na pierwszy rzut oka mogą nie zostać zauważone przez czytelnika. Mamy podaną każdą stronę i jakieś smaczki, tak zwane easter eggi, tutaj się pojawia. To jest naprawdę mega ciekawostka i świadcząca też o tym, jak wielką pracę musieli włożyć ilustratorzy, scenarzyści, aby coś takiego w tym komiksie zawrzeć. Osoba, która nie zna się dokładnie może na komiksach, albo może mało spostrzegawcza, może pominąć te wszystkie rzeczy. Jestem w ogóle ciekaw, czy nawet osoba, która no, ma 1000 komiksów, która zna na wskroś Batmana, bądź całą tą całe uniwersum DC, czy jest w stanie zauważyć to wszystko. Patrzcie. Każdy rozdział jest oddzielnie zawarty i strona po stronie, kadr za kadrem pokazywane są te smaczki. To jest
coś. Dla mnie to naprawdę, to jest szapoba. Szapoba za coś takiego. Galeria? Tak, patrzcie też na to. No, przepiękne ilustracje. Tu jest Superman. No i powiedzcie mi, czy to nie wygląda jak scena z jakiejś Biblii, tak? No ktoś może powiedzieć, że szalony jestem. Niemniej jednak dla mnie to jest taka aluzja. Aluzja raju, aluzja do Adama i Ewy, do tego, że wszystko jest w spokoju. Superbohaterowie zaprzyjaźnieni ze zwierzętami. Słuchajcie, dla mnie to jest przepiękne. Ja jestem w takich ilustracjach zakochany. Zobaczmy teraz galerię, jak ona wygląda. To jest ciekawe, jeszcze tu chciałbym się zatrzymać. Gdy superbohaterowie zebrali się po raz pierwszy i po raz ostatni. No... Hasło samo mówi za siebie. Scena batalistyczna, ostateczna. Tutaj mamy różne warianty okładek. Tutaj spotkanie pastora z tą tajemniczą postacią, z archaniołem w kościele. No, to jest coś bardzo oryginalnego, bardzo zaskakującego. No, świetne, świetne okładki. No, słuchajcie, takie coś zdecydowanie można powiesić na ścianie. No, jest to z rozmachem zrobione, jest to ze smakiem zrobione. Jest to, no niewątpliwie, dla miłośników DC, miłośników fantasy, superbohaterami, no coś fenomenalnego. Wow, tak, to jest też genialne. Okładki magazynu komiksowego. Mnóstwo, to jest przepiękne. Ja wiem, że to jest z tej okładki naszej, ale ja się nie dziwię, że akurat to dali jako główną okładkę. Patrzcie, i dalej. Nie ma końca. No, mnóstwo tutaj jest materiałów dodatkowych. Galeria produktów DC Direct, czyli tutaj są figurki, które można było kupić, czy zaopatrzyć się. To jest, słuchajcie, tutaj mamy drzewo genealogiczne, genealogia Kingdom.com. Bohaterowie, wszyscy superbohaterowie, kto na jakim szczeblu się pojawia w drzewie genealogicznym superbohaterów. Legenda do tego. Absolutne mistrzostwo. Obsada, czyli słów kilka o modelach w Kingdom.com. Kto występuje? Pierwszy szkic. Uwagi do postaci. No widzicie, tu jest zdjęcie tego ojca. No i koniec. Moi drodzy, na zakończenie wam powiem tak. Ja tę książkę kupiłem i nie żałuję, że ją kupiłem. Ona nie jest tania, ona przekracza 100 zł. Nie należy ona do książek z moich ulubionych z DC. Przeczytałem ją, jestem zadowolony. Nie sprawiała mi aż tak dużo satysfakcji jak inne komiksy, o których już wcześniej mówiłem. Niemniej jednak jest to książka w moim przekonaniu bardzo ważna. Ona na pewno znajduje się w uniwersum DC bardzo wysoko. Ona ma być takim pewnym rozdziałem w biblijnej historii o superbohaterach. No i jest to do zauważenia. Na wielki, ogromny plus dla mnie nie tylko zasługują te ilustracje, one mnie się podobają. Nie jestem do końca ich miłośnikiem, ale one mi się bardzo podobają mimo wszystko. Ale dla mnie, co jest niesłychane i o co bym prosił wszystkich twórców wydań komiksowych, to zdecydowanie, słuchajcie, ułatwia czytanie komiksów.
ułatwia zrozumienie, o co chodzi w komiksie, z jakimi bohaterami mamy. Tutaj to musi być, ponieważ jest to tak wielu bohaterów, że naprawdę tutaj wyłącznie jakiś ekspert, jakiś mocno zaangażowany w ten świat człowiek jest w stanie wszystko zrozumieć. Ja jestem oczarowany tym komiksem, niemniej jednak nie należy do moich ulubionych. Jestem ciekaw, co wy o nim sądzicie. Dajcie znać, odezwijcie się, pozostawcie komentarz, czy podzielacie moje zdanie, czy wręcz odwrotnie. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, do zobaczenia, do następnego razu, cześć, cześć!